Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve. Free Project, do gry sobie wskakujemy. Boże święty, co my ostatnio robiliśmy? Nie mam zielonego pojęcia, bo grałem chyba naprawdę dawno. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co robiliśmy. I muszę teraz od razu powiedzieć na samym starcie, żeby potem nie było. Zaczęliśmy na nowo serię z Together, a raczej po prostu ją zaczęliśmy kontynuować po raz kolejny. Także nie będę dalej kontynuował serii z Don't Starve Shipwrecked, bo nie chcę po prostu grać jakby dwa razy w tą samą grę. Nie chcę robić non-stop odcinków z Don't Starve'a, bo mi się gra po prostu przejadła, dlatego dzisiejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem z Don't Starve Shipwrecked, a kolejne no już będą z Don't Starve Together z chłopakami. Zrobiłem sobie dużo jedzenia z miodem, nie pamiętam za bardzo po co, chyba to jedzenie z miodem chciałem, aby wyruszyć na jakąś podróż. Może po prostu pozwiedzajmy te wyspy, co my mamy jeszcze do odkrycia? Jakichś specjalnych rzeczy nie mamy już do odkrycia, mamy odkryty wulkan, mamy odkrytego Jarktopusa. Może uda nam się dzisiaj odkryć wyspę z Dodo. O, jeszcze zanim wyjdę, muszę wziąć Thermalstone, bo o nim znowu zapomniał. Ground is shaking, o nie, dobra. Ja stąd spadam, nie wiem, który to jest w ogóle wstrząs, także trochę się martwię. Załóżmy tą czapę, bo zwiększy nam ona odporność na przegrzanie się. No i lecimy do łódki, nie wiem, czy ona nie jest czasem trochę zniszczona. Trochę się boję, że ona jest właśnie trochę rozwalona i nie będziemy mogli sobie zbyt długo na niej pływać. Zaraz skoczymy, zobaczymy. No jest trochę rozwalona, tak jak właśnie mówiłem, słabo, słabo. Jak się robi zestaw naprawczy do łódki? Te dwa stingery, te dwa nieszczęsne stingery, skąd ja wezmę stingery? No tu są pszczoły, ale trochę się boję, że zaraz zacznie się ziemia trząść po raz trzeci. Nie wiem, ile razy się trząsła, możliwe, że już po raz drugi. No i zaraz spadnie na nas deszcz meteorytów, tego bym nie chciał i to bardzo. Gdzie są pszczoły? Pszczoły żadne nie wychodzą z tego, co widzę, trochę słabo. Ale pszczoły możemy zmusić do wyjścia, jeżeli uderzymy ich ul. Tutaj żadnych stingerów nie widzę, wątpię, żeby jakiekolwiek zostały, a jednak jakiś został. Super, dwa stingery na ziemi leżą, nawet nie musimy z pszczołami walczyć. Genialnie. Także zróbmy sobie jeszcze dwie liny i dwie deski. Zdecydowanie dłużej będziemy mogli dzięki temu sobie pływać. No i nie będę się musiał jakoś specjalnie martwić o to, że nam się łódka zepsuje, nie wiem, podczas pływania, albo że łódka się zepsuje, jeżeli trafi w nią meteoryt. Wydaje mi się, że właśnie Armored Boat jest jedyną łódką, która potrafi wytrzymać uderzenie od meteorytu. Chociaż kto tam wie, możliwe, że i nawet ta łódka od meteorytu się po prostu rozwali. Meteoryty zają strasznie dużo obrażeń. Ktoś pisał mi, że nawet w pełnej zbroi z drewna prawdopodobnie umarłbym od meteorytu. Tak jako Alani. Gdy to mówiłem, miałem na myśli też inne postacie. Pamiętam, że gdy graliśmy WX-em, no WX ma strasznie więcej zdrowia w porównaniu do innych postaci. WX ma chyba 300 maksymalnego zdrowia. Okej, to był drugi raz. WX ma chyba 300 maksymalnego zdrowia, także on w zbroi potrafi wytrzymać nawet uderzenie meteorytu. Jest mega, mega pakerny. Podpłyniemy sobie tutaj na południowy wschód. Tam mamy dużo mapy jeszcze do odkrycia. Może uda nam się chociaż te dodo jeszcze znaleźć. Nie wiem, czy one w ogóle tak się nazywały, ale te ptaki dodo są mega śmieszne. Fajnie wyglądają. Można je sobie hodować i coś z nich robić. Wiem, że z tych ptaków lecą pióra. Z tych piór dodo możemy zrobić całkiem niezły żagiel, ale nadal słabszy od naszego Ironwinda, więc nie widziałbym sensu kompletnie, abyśmy mieli robić taką farmę. Ale coś jeszcze z nich chyba leci, bo nie wierzę, aby te dodo były tylko i wyłącznie potrzebne do zrobienia żagla. Możliwe, że z ich jajek coś się robi, albo możliwe, że po prostu ich jajka są naprawdę dobre do jedzenia. Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo nigdy z tych dodo nie korzystałem. Jedna niefajna rzecz. Kamień nam już się trochę ogrzał. A za moment prawdopodobnie meteoryty zaczną lecieć z nieba. Wypadałoby wejść na jakąś wyspę i zrobić sobie endothermic fire. O kurde, może być kiepsko.
jakąkolwiek wyspę. Najbliższa wyspa jest prawdopodobnie nad nami, także podpłyńmy sobie na nią mega szybko. Połóżmy endothermic fire. Ochłodzimy się przy nim, ochłodzimy thermal stone i spadamy stąd, bo prawdopodobnie, tak jak mówiłem, zaraz zaczną spadać meteoryty i nas mogą zabić. Nie wiem, czy to czasem nie był już trzeci wstrząs. Po trzecim wstrząsie chwila i... No tak naprawdę już byśmy musieli uciekać z tej wyspy, nie wiem, zapal to jeszcze kupami, możliwe, że to trochę przyspieszy chłodzenie się thermal stone'a. No, temperatura ciała spada, 34. Okej, okej, spadamy stąd. Chociaż troszkę się ochłodziłem, ale dużo mi to nie dało. Ojej, no. Wydaje mi się, że... Bugim został. Wydaje mi się, że bez problemu damy sobie radę, jeżeli chodzi o temperaturę podczas unikania tych meteorytów. Widzicie, 34 stopnie, nadal to jakoś specjalnie nie wzrasta. I na dodatek nasze ognisko powinno nadal tam się palić. Trochę się odsunę od tej wyspy, aby przez przypadek żaden meteoryt nie uderzył właśnie w wyspę i nie rozwalił naszego ogniska, ale byłbym wtedy nieszczęśliwy. Dosyć łatwo się unika tych meteorytów w nauce, seria. Żadna sztuka z tak szybką łódką. Ale strasznie długo one spadają. Im dłużej jesteśmy w sezonie suchym, tym przez dłuższy okres czasu te meteoryty spadają. Okej. Meteoryty przestały spadać. My możemy się wrócić. No i właśnie. Nasz endothermic fire się zepsuł. Wleciał na niego jakiś meteoryt prawdopodobnie. Także musimy założyć kolejny. Kurde, trochę szkoda. Moje ostatnie dwie sztuki nitr na to lecą. Także po drodze z chęcią znalazłbym jakieś zwykłe kamienie, z których leci nitr. Tutaj są takie kamienie. Na tych wyspach również są takie kamienie. Tutaj również są takie kamienie. Także prawdopodobnie podpłyniemy sobie na tą wyspę za momencik. Rozwalimy parę kamieni. Zdobędziemy trochę nitr. No i wyruszymy dalej na podróż. Strasznie długo się chłodzimy przy tym ognisku. Bez lodówki naprawdę mega wolno to idzie. Prawdopodobnie thermal stone nie zacznie się ochładzać, dopóki nasze ciało nie zacznie... nie spadnie poniżej pewnej temperatury. Właśnie, ciało teraz mam na 20 stopniach Celsjusza. Kamień stał się niebieski dopiero. Powinien być taki aż zamrożony, niby w lodzie, biały. Naprawdę strasznie dużo to czasu zajmuje i nie wiem, czy w ogóle uda nam się... O właśnie, teraz temperatura wzrasta. Nie wiem, czy w ogóle uda nam się ten kamień do takich temperatur ochłodzić. Wydaje mi się, że chyba nie. To jest mega dziwne. Thermal stone aż tak sobą nie działa, jeżeli chodzi o zwykłego non-starwa. Nie wiem, czy ja tutaj powinienem bardziej zapalić? Spada do 17 i no stoi. Więcej raczej sobie tutaj temperatury nie zmniejszymy. Szkoda. Wracamy na łódkę i lecimy na tą wyspę, aby wykopać trochę nitr. No bo bez niego nie będziemy w stanie zrobić kolejnych endothermic fire. One się nam ogromnie tutaj przydadzą. Co chwilę prawdopodobnie będziemy musieli takie stawiać. A co oprócz tego na to leci? Trzy trawy. Trawy jeszcze trochę mamy, także o trawę jakoś specjalnie się nie martwię. Czy mamy jakiś kill off? Mamy. Jeden kill off powinien wystarczyć bez problemu. Wydaje mi się, że tylko z tych kamieni leci nitr, ale mogę się mylić. Mamy dwa, dwie sztuki wystarczy już na zrobienie jednego ogniska, także mega fajnie. Załóżmy sobie czapę. Cztery nitr mi wystarczy na zrobienie dwóch ognisk. Jeszcze jeden niech wyleci i sobie stąd możemy spadać. Dobra, mamy cztery nitr. Jeszcze trochę kamienia, jeszcze trochę krzemienia, zupełnie nam nieprzydatne, ale zawsze można zebrać. Wskakujemy na łódkę. No i zdecydowanie bardziej wolę tutaj zapalać światełko niż w naszej czapce. Zobaczmy, co mamy tutaj na południu. Nadal nie odkryłem tych dodo. Kurde, tyle dni i ani jednego dodo jeszcze nie widziałem. Nadal nie wiem, czy oni tak się w ogóle nazywają. Nie wiem, takich... Mówię na nich dodo, bo wydaje mi się, że nazywają się dodo, ale kto tam wie, możliwe, że to jest w ogóle inny ptak. Nie wiem, czy to w ogóle jakakolwiek wyspa będzie, to prawdopodobnie zaraz zacznie się koniec mapy. 7 dni do końca sezonu suchego.
No, wszystkie sezony przetrwaliśmy. Ground is shaking po raz kolejny. Poszło całkiem łatwo. No i właśnie. Mamy tutaj już koniec mapy, także tutaj nawet nie ma co pływać. Bo przy końcu mapy nie może pojawić się chyba żadna wyspa. Kurde, to gdzie mogą być te dodo? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że może. Dodo mogą być gdzieś tutaj. Tam tego dużo nie odkryłem. Może tam znajduje się jakaś wyspa z nimi. Może je widziałem? Nie, no wydaje mi się, że ich nie widziałem ani razu. A sędzia bym je odkrył. I zabił, bo wiem, że zabicie jednego dodo, nasz poziom niegrzeczności od razu skakuje na 50, czyli od razu z automatu pojawia się Krampus. Daj, na 100% nic nie odkryjemy. Wszystkie te wyspy tutaj po drodze mamy. Teleportu żadnego chyba też nie mamy niestety. Może po drodze jeszcze zahaczę o maszynę i zagramy na niej 7 razy. Mam 7 dublonów ze sobą, więc czemu nie? Może coś tam wyleci ciekawego. Ale sam nie wiem, co mogłoby wylecieć. Z tych ciekawszych rzeczy, gdy trafi nam się potrójne złoto. Jedną taką naprawdę drogą, fajną i rzadką rzeczą, która może wylecieć, jest chyba właśnie Walking Cane, który nam już wyleciał. Nie wiem, co jeszcze może z tych... z tej maszyny wylecieć. Może jakieś rzeczy obsydianowe, ich nigdy nie zrobiłem. Ale te rzeczy obsydianowe są trochę dziwne, bo one podpalają przeciwników. A ja nie lubię nigdy podpalać przeciwników, bo i mięso z nich od razu staje się upieczone. Mega dziwne jest zastosowanie tych przedmiotów obsydianowych. Nie wiem za bardzo właśnie, jakie jest ich takie dobre zastosowanie. Po co się je robi? Jesteśmy na wyspie. Ile tu jest w ogóle rzeczy? Weźmy kupy, przydadzą się, aby palić w ognisku. No nie wiem, grajmy. 3 razy złoto na pierwszym naszym graniu. Złota siekiera, trochę złota. Złotą siekierę możemy wziąć, a tą starą wyrzucić. No i grajmy po raz kolejny. Małpy niech sobie biorą, co tam chcą. 2 razy złoto z rzędu, co jest? Amulet of Life. A raczej Life Giving Amulet. Wydaje mi się, że jak go założymy... No właśnie, on działa jak plecak, także niestety nie możemy założyć, nie mamy na niego miejsca. Ale normalnie, jeżeli go sobie założymy i umrzemy, to chyba nas wskrzesi. I działa tylko raz. Nie wiem, naprawdę. Dokładnie. Nie wiem, jak on działa. Czemu te pająki idą spać? To mnie mega dziwi. Zapalmy sobie w ognisku. Ojej, nie bij się Bugimsa, please. Zapalmy w ognisku, bo się robi trochę gorąco. Wszystkie pająki się na nas rzuciły. Nie wiem czemu. Znaczy wiem, że zabiłem inne. Ale wyspałyście. Nie powinniście tego widzieć w ogóle. Uleczmy się Spider-Glandem, już mamy chyba maksimum zdrowia. O właśnie, teraz mamy maksimum zdrowia. Boję się zostawiać Thermalstone przy naszym ognisku, bo małpy Thermalstone zabiorą. Gdzie są te małpy w ogóle? Ich chyba tutaj nie ma. Nie, dobra, jedną służę z prawej strony, także ja naprawdę boję się zostawiać tego Thermalstone'a. Wolę nie ryzykować, niech ta małpa się wypcha. Zagrajmy po raz kolejny. Może znowu złoto wyleci. Kurde, teraz zagrałem 3 razy i 2 razy mi się trafiło złoto. Wtedy mieliśmy chyba 20 coś tych dublonów i nie wyleciało nic. Martwe meduzy. Albo mi się kojarzy, albo za zjedzenie martwej meduzy dostajemy sporo zdrowia. No, zdrowia nie straciliśmy praktycznie nic, więc nam się na nic to nie przyda. Znowu marchewki. Ground shaking po raz drugi. Motylki. Nic ciekawego. Złoto po raz kolejny, o. Silk. Wszystkie rzeczy z pająków. Tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy teraz walczyć z jakimś, nie wiem, 9 pająków i mielibyśmy szansę na to samo. Suszona duża skóra. Nie wiedziałem, że coś takiego może wylecieć. To akurat się przydaje, bo każda od nawiasa niki o 10 chyba.
Albo 15? Tak, o 15. Każda suszona skóra na nawiasem sieci. Kurde, dużo. Nawet nie wiedziałem. Dobra, my jesteśmy ochłodzeni, tak mi się wydaje. Nie, nie jesteśmy ochłodzeni, także zapalmy w tym ognisku. Poczekajmy tutaj jeszcze chwilkę i płyniemy na północ. Mam dwa nitr, jeszcze jedną. Jedno ognisko etnotermiczne będziemy sobie mogli zrobić bez problemu. No dobra, jesteśmy na 20 stopniach Celsjusza. Prawdopodobnie niżej jak te, nie wiem, 19-20 stopni Celsjusza nie spadniemy, niestety. Także sobie stąd odpływamy i lecimy dalej. Ale ta małpa wygląda ładnie. Jakbym miał jakieś przyjazne małpy, chciałbym, aby wszystkie chodziły w takich czapkach. Jakbym nie planował zabijać świnki żadnej swojej i świnki wykorzystywać tylko i wyłącznie właśnie do ścinania drzew, a nie do farmienia, nie wiem, skór świń i tak dalej, to bym wszystkie, o przepraszam, to był dźwięk u mnie, to bym wszystkie wyposażył właśnie w takie czapki mega fajne i ładne. Gdzie są te dodo? No chcę zabić dodo i powalczyć z krampusem. Nigdy nie walczyłem z krampusem na Shipwreck. Nie wiem, czy kiedykolwiek na odcinku walczyłem z krampusem. Wydaje mi się, że chyba nie. Ani razu nie zabiłem gloomera, ani razu nie zabiłem ptaka dodo. Także, no ja mówię, ja ani razu w życiu nie walczyłem na odcinku z krampusem, ale ciekawa wyspa. Mega dużo kamienia. Są zwykłe kamienie, są boldery dla tylko i wyłącznie zwykłego kamienia. Są kamienie ze złotem tam dalej. Także naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Ale ptaków dodo tak jak nie widziałem, tak nie widzę. Możliwe, że musiałbym na niektóre wyspy po prostu wejść i przejrzeć je od środka. O, wyspa tak blisko końca mapy, ale ciekawe. Możliwe, że musiałbym właśnie przejrzeć je od środka i dopiero tam zauważyć coś. No ale nie wiem, jak ja nie będę widział tak wokół wyspy żadnych ptaków dodo, zakładam, że ich tam po prostu nie ma. Ale naprawdę fajna wyspa, mega duża. Nie ma biomu plażowego, to jest nie wiem, minus. Wypadałoby tutaj taki piach trochę przenieść. A i tak jest naprawdę fajna, mega dużo kamieni do zebrania, dużo drzew do ścięcia. Taki mały, bo tu widzę, że ten biom nie jest wcale duży, taki mały biom magmowy, na którym jest całkiem spora ilość kamieni ze złotem. Naprawdę ciekawa wyspa, jakbym zauważył jako jedną z pierwszych, możliwe, że na takiej wyspie moglibyśmy się rozbić. No i dobra, chwila prawdy, tutaj jeszcze nie byliśmy. Mamy tutaj wody głębokie, także tam nawet nie będę płynął. Prawdopodobnie tutaj na północy może jeszcze jakaś wyspa się trafi. Ale tu zaraz będzie koniec mapy. Te wyspy musiałyby być naprawdę blisko końca. Looks pretty foggy over there. No właśnie, tu już jest koniec mapy, także tej wyspy tu nie może być. Możliwe, że taką wyspę albo ominąłem, albo po prostu te ptaki dodo są właśnie na jednej wyspie, której nie zwiedziłem od środka, na przykład na tej. Ta wyspa jest przeogromna i jej nie zwiedziłem dokładnie. Użyję tego przejścia, tego wormhole'a jakby. Nie wiem, jak to się nazywa w Shipwreck dokładnie. Wydaje mi się, że przeniesie mnie to na zachód i chciałbym, żeby mnie przeniosło to na zachód. Jak nie, to zobaczymy zaraz, gdzie nas to wywali. Ten wormhole jest tutaj. Jak to się nazywa w ogóle w Shipwreck? Electric Isocells. Wejdźmy w to. Co ja mam z tym każdym? O nie, Vulcano Speaks. Uciekamy stąd. Chcę wyłączyć lampkę. Zaraz, gdzie jest? Nie mam ekwipunku mojej tej łódki, widzicie to? Ale dziwne, nie mam ekwipunku łódki. Coś się zepsuło zdecydowanie. O, i chcę właśnie zwiedzić te wyspy od strony zachodniej. Ale dziwna sprawa, nie mam ekwipunku łódki i nie mogę w żaden sposób wyłączyć mojego światełka. Ale to jest dziwne. Powinienem uważać bardziej na Bugimsa, albo mi się wydaje, albo Bugims przed chwilą raz dostał. Ja nigdy mi się to nie zdarzyło, naprawdę, odkryłem buga w grze i to dosyć niefajnego buga, bo stracę całe naładowanie na naszej lampce. Nie mogę jej niestety wyłączyć. Prawdopodobnie muszę wyjść na ląd i na nowo wejść na naszą łódkę,
dzięki temu no powinna pojawić się ta możliwość wyłączenia światełka. Ta wyspa jest naprawdę przeogromna. Są wszystkie biomy, jakich można sobie po prostu zażyczyć. Ale chyba nic ciekawego na niej nie ma. Jakieś tam pojedyncze kamienie ze złotem. No i znowu standardowe biomy. Najfajniejszym biomem jest ten magmowy tutaj, który tworzy czaszkę. Ale nic z niego na razie nie potrzebujemy. Ani złota, ani nic. Dobra, przestało wszystko zlatywać. A, te wyspy nie są połączone. A nie, dobra, jednak są. Już mi się wydawało, że te wyspy nie są połączone. No tutaj tych dodo chyba nie ma. Ale te dodo się skryły. Ja nie mogę. Jak ja mogę nie odkryć przez tyle czasu tych dodo? Wyjdę w ogóle na ląd i sprawdzę, czy to działa. Tak, teraz już mogę to wyłączyć. Mogę naprawić nasz Iron Wind. Chodź tutaj. Gdzie ty masz girsy? Tutaj. Dodajmy paliwo do naszego Iron Winda. Dziwnie brzmi dać paliwo, to ja to powinienem naprawiać. Grand Shaking od razu, masakra. Nie minęła, nie wiem, chyba minuta nawet, a ziemia już się trzęsie. Panie Dodo, gdzie wy jesteście, no? Nie mogę znaleźć tych nieszczęsnych ptaków, chciałem je zabić. W ogóle nie polecam wam zabijać Dodo, bo są chyba tylko dwa na mapie. Na początku, możemy je rozmnażać, także powinniśmy na nie uważać i się nimi dobrze zająć, jeżeli chcielibyśmy ich mieć więcej. Tak jak mówiłem, można je farmić, można zrobić farmę ptaków Dodo, tylko nie pamiętam właśnie po co. Oprócz zrobienia tego żagla lepszego. Co się z nich ma? Nie wiem, naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć. Tu już jest koniec mapy, także na 100% tutaj nie znajdziemy kolejnej wyspy z ptakami. Dziwne, dziwne. Muszą się znajdować na którejś wyspie, którą po prostu ominęliśmy. A raczej nie którą ominęliśmy, tylko której nie zwiedziliśmy od środka. Strasznie mało mapy w ogóle zostało nam do odkrywania. Ta mapa niby jest przeogromna, ale szczerze mówiąc ona wcale jakaś duża nie jest. Ja pamiętam, że ustawiałem wielkość mapy na największą możliwą, gdy zakładałem grę. Ale spójrzcie na to, wcale mapa nie jest duża. Przejście od bazy do wulkanu zajmuje chwilę. Przejście od bazy do Jarktopusa zajmuje chwilę. Bardzo blisko mamy Seaworthiego, czyli przejście na świat Reign of Giants. Jedynie co daleko mamy, to tą maszynę, ale ta maszyna również, no, mimo, że to jest taki kawał, płynie się do niej, nie wiem, może z półtorej minuty. Także naprawdę niedługo. Zaraz się zaczniemy przegrzewać, 56 stopni już. Także wypadałoby na jakąś wyspę wskoczyć i zrobić kolejne endotermiczne ognisko. Nie wiem, czy to są płytkie wody? Nie, nie są płytkie wody, bo są jeszcze fale. To są płytkie wody. Zaraz skakujemy na naszą wyspę. Zrobimy ognisko endotermiczne. I się trochę ochłodzimy po prostu. Ostatnie dwa najter na to pójdzie. No i tak szczerze mówiąc, powoli się będę z wami niestety żegnał. Seria z Dansa w Shipwreck. Mi się grało bardzo fajnie. Niestety nie udało nam się odkryć Dodo na dzisiejszym odcinku, trochę szkoda, tak mi bardzo zależało na tych ptakach Dodo, chciałem zabić Krampusa, ale nie wiem, tego Krampusa jakoś nigdy nie mogę na tych odcinkach przywołać. Tak jak mówiłem, seria z Dawnstar będzie kontynuowana, ale seria z Dawnstar Together, nie chcę nagrywać na razie dwóch gier naraz. Poza tym w samym Shipwreck nie mam za bardzo co robić, mam praktycznie wszystko, mam dużo jedzenia, mam bazę kompletnie wystarczającą. A z rzeczy obsydianowych nie robi się wcale jakichś ciekawych rzeczy. Zdecydowanie bardziej ciekawi mnie Dawnstar w Shipwreck, Dawnstar Together. Tam w tych update'ach wyszło naprawdę wiele, wiele nowych rzeczy. Poza tym we trzech możemy walczyć z tymi nowymi, mega silnymi bossami. Także my się widzimy w serii Dawnstar Together. Mam nadzieję, że już jutro o godzinie 18 i co dwa dni o 18, bo co dwa dni planuję tą serię wrzucać. A ja się zastanawiam, czy czasem nie nagrywać
jeszcze czegoś nowego, tak, co 2 dni właśnie na zmianę z Don't Starve'em. Muszę jeszcze zastanowić, ale jak na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jak i całej serii z Don't Starve Shipwrecked. Mam nadzieję, że wam się podobała, jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w kolejnych odcinkach, prawdopodobnie już jutro. Trzymajcie się i cześć!